Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku razem z Wiktorem jedziemy na wakacje. Oczywiście z nami jest również Woźna. Dzień dobry, witam was na wakacjach. Cicho! Będziemy dzisiaj się świetnie bawić przez całe wakacje. Także widzowie, łapki w górę oraz subskrypcje na tym kanale i lecimy pakować rzeczy. Widzowie, na każde wakacje trzeba zawsze zabrać ręcznik, szczoteczka do zębów. Co jeszcze? Tutaj trzeba sobie przygotować. O, przepraszam bardzo. Co to za syf jest na ziemi? No na wakacje. Tylko już... nasrać, zobacz jak leci. Zobacz jak... Zobacz jak leci. Każdy no koniec, pakujesz to zamiast... Wyciągaj ten ręcznik. Cholera jasna. Jesus, się nic nie mieści w tym plecaku. Pakować się dalej, zaraz wrócę. No on jest strzelona, on jest... Ja nie wiem, stary, jak my z tym pojedziemy. Przecież to się nie mieści. To na leżach można wykorzystać, czy nie wiem, parawany zrobić nad morzem. Głupia baba! Głupia. Dobra, widzowie, konsola. Musisz konsolę. Oła! Jezu, on... Dawaj, weź konsolę, będziemy grać. Głupia baba! Przepraszam, pani Woźno. Dawaj, Grzesiu, weźmiemy konsolę, będziemy grać w gry. Będziemy... Czy to wejdzie tutaj? Czekaj, tu szczotkę wyjmę. Weź, wyciągnij, wyciągnij. Weź tą drugą część też wyciągnij, póki jeszcze jej nie ma. Jezu, jaka ta szczotka wspaniała! Dobrze, że wzięliśmy! Pokój wysprzątany! O nie! O nie! To jest konsola! To jest szczotka! To jest konsola? Tak, konsola. Zamieniamy ją! Nie, to jest do sprzątania! Nie, to podcieranie dupy, jak nie wytrzymasz, to też! Na wakacje? Oddawaj to! Pakuj to! Ale nasza konsola! To no, jest ważniejsze! To będą najgorsze wakacje z Woźną w życiu. A szczoteczkę można? O czym mówicie? Szczoteczkę można. No, musimy czymś umyć zęby. Coś fajnego, zobaczcie. Najlepsza końska szczoteczka do mycia japy. Otwórz buzię. Ale to jest do tronu. No i się zmieści, zobacz jakie wielkie. Toż to śmierdzi. No dawaj, dawaj, no. Japidło. Nie! O nie! Tutaj wymieszaj najpierw. Szup, 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 szup. Obrzydliwe to jest. I ząbki myjemy? Przecież tu jest ile syfu! No myjemy zęby! Jezu! Całe myjemy! Proszę! Pani chyba zgubiała! No! Raz, dwa, trzy, cztery! O nie! No! O nie! Jasno! Obrzydliwe to jest! I do wysaczka w całości! Uważaj, bo nabrudzisz! Grzesiu, na szczęście na tą chwilę dała nam spokój. Przynajmniej możemy sobie coś porobić, co chcemy, w końcu, nie? Po cichu, żeby ona nie przyszła, bo jak ona przyjdzie, to znowu nam popsuje całą zabawę, stary. Chyba zaczęła coś sprzątać. To jest najgorsza baba. Stary, tutaj są cyfry, ja nie umiem jeszcze liczyć. To jest 15. Jakie 15, stary? To masz 8. 8 ma dwa brzuszki, pamiętaj. Są dwa brzuszki. Dobra, i stary, to polega na tym, że musisz trafić do dziury. O, trafianie do dziury, tak jest. O nie, słyszałeś? Jaki fife? Stary, ty co ona ma? Dzień dobry, są wakacje, możecie poznać mojego pchlarza. Co ona tu robi? Co to jest? Szybki jak błyskawica. O Jezu. Proszę państwa, zapierdzielek z motorem. Ale on nie ma, on nie gryzie? Właśnie, on nie ma obroży, nic. Muszę szalela, jasno. On nie ma obroży, nic nie ma. Pani mu łeb urwała. Pani łeb mu urwała. Zaraz się gotuje. Całą dupę ma urwaną. Co wy robicie? No gramy w bilarda, są wakacje. Uczymy się liter. No. Byście się nauczyli na krzyżówkach tutaj. Przeczytaj hasło pierwsze. Najważniejsza osoba w Polsce. Na 3 litery. Mr. G. Felicity. Mr. G. A nie, tu jest napisane Woźna. Pani jest najważniejsza na świecie? Tak, dla matki, ale i dla ojca jestem najważniejsza na świecie. Każdy o tym wie. Jezu, ale kto chce robić krzyżówki w wakacje? Pani to zabiera, my gramy w bilarda. A czy ja go mogę, pogłaskać? No. Ale... Jesteś pewny? Uważaj, ugryzie. Jezu! Jezu! Uspokój się! Pani mi zamówiła! Cholera jasna, na 3 się rozwalił. O matko, to składa... Lama! To nie był pies! To była lama! Ja chciałem się zgłosić, no? Bo mamy już wszystko spakowane, a nie mamy jedzenia. O, wycieczka! Boże, zapomniałam! Mieliśmy jechać! Pani Woźna, jestem głodny! Właśnie, spakujmy jedzenie! A ja wstaję o 4, żeby móc o 8 tu być! Ale pani jadła już coś, widzę. Widać. Nie widać! Rozwiązuj to, a ty idziesz po jedzenie! 2 bułeczki i Nutella! Jest wakacje, są! Jest
wakacje są, słyszałeś? Tak. Gdybym się uczyła, to bym więcej umiała. Tak. Co tam masz? Do góry nogami, kurwa no! Trzeba was stać. Musimy chyba się jakoś pozbyć. Jestem tak głodny i w ogóle co ten plecak tu robi? Ja nie chcę tego brać! Chodź, musimy zabrać jakieś... O, patrz! Chipsy! Inkubator! Wiesz co? Myślę, że te chipsy uratują wakacje, chociaż trochę. O! 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 O Boże, przepraszam! O Jezu, zęba łamała! A wy nadal jedzenia sobie nie potraficie zrobić! Pani sobie, pani coś odkleja się w głowie. Nie, nie, tylko nie to! Bułeczki, nie lubicie bułeczek? A, bułeczki to... Nie dostaniecie! Z Nutellą, z Nutellą, z Nutellą! O, już wam daję z Nutellą, oczywiście. Że... Nasza Nutella jest prawdziwie polska! Łajcie mniejsza! O, chociaż to! Oczywiście, jest przecudowna ta Nutella! Jaki kraj taka Nutella, panowie? Dobra, macie bułę! Co to jest takie świecące? Masz, zrób sobie kanapkę! Kto produkuje te bułki? Masz! Bo pani chce się ale to są bułki do Nutelli! Jeszcze jakie tak suche, jest. Zobacz, jakie czerstwe! A kolejna reszta 150 pytań jest w świecie wiedzy! Kupuj, a będziesz wiedział, nie zadawaj głupich pytań! No! Jezus Maria! Dawaj homunkulusa do buzi, a teraz tak! Drugi ma jeszcze lepiej! Bo Nutella w tubce! Nutella w tubce, lecimy! Berlinka, moja ulubiona. Oczywiście, że tak! A nie, to jest, o Jezu! A tego to już się boję naprawdę akurat, nie wygląda! Psia karma chyba. Psia karmy ty będziesz miać. Więc zaraz o tego... Psia karma! Jaka sznyta duża! Jak to śmierdzi, to jest dżem ze świni chyba. Matko Romek, ja takiego to już dawno nie widziałam. Jaką to ma konsystencję! Obrzydliwa kurwa! Dobra! Bo ja wam nie powiedziałam, że to się dobrze łączy wszystko! O Boże! Jeszcze cebulę chyba pani zgubiała! Ale będziemy płakać ty! Macie na pół! Ze skórką świeższe! Przecież to jest od Shreka samego mała! Cebula ma warstwy! Panie Woźna ma warstwy! Te bile mają jasne warstwy! Teraz tak, panowie, zrobić sobie z tego kanapkę! A ja czekam! Grzesiu, jest na to jeden sposób, żeby to zjeść i się z tym zabrać. Trzeba zrobić kanapkę z tego. O fu, jak to obrzydliwie wygląda, stary. Nie, nie mów, że to zjesz! Nie mów, że to ugryziesz! Czego wybrzydzasz? Za moich czasów to i takiego gówna nie było, ale jedz to teraz! Jest niezłe! Bo niezłe, ale też jeść się nie da! Masz marchewkę w zamian i się ciesz! Jedyna normalna rzecz, ale się ledwo trzyma w ręku! No! O Boże! Też tak mam! Jak płynąca kaczka! Może nie już... dobra, chodźcie! Pazarowy hałas! Dobrze! Dobrze! Pazarowy hałas! Dobrze! Drugi, hasło! Miesiąc postu u Mahometan! Miesiąc postu u Mahometan? Co już byłeś? U Mahometan! Jak zrobisz to, co on ci zaliczy od razu! Nie wiem. No zrzygaj się! No! Bardzo dobrze, idziemy! Dobra, mała z gwintem, idziemy! Nareszcie basen! Jest! Pani Woźna najlepsza! Będziemy mogli się bawić, pływać i wszystko! Przestań rzucać tą piłką! Ale co to jest? Ale zobacz, co tu się stało w jednym zwierzęciu! Boże! Żółwiu! Śmieć najgorszych, a wstawaj! Głupie są jak tu! Wstanie. Dobra, masz zadanie tak jak jego, zobacz! Patrz! Do wody go ratować! Nasze jedzenie! Brzydzę się tobą! No! Twoje jedzenie, ty masz
się pół godziny po jedzeniu! Wyłaź z wody w tym momencie! Dopiero... Ała! No jest za gruby, jest... No! A ty się czemu nie kąpiesz? Jestem przeziębiony! A bym powiedział, że zjadł właśnie, to bym go odpuścił, ty mój najgorszy! Co ty robisz? Myjesz szyby? Teraz możemy iść dalej, trzeba wziąć płyn! O! Zobaczcie! Proszę uprzejmie, tamta szyba! Idź! Która ta? Przecież ona jest... O! Nie tak mocno! Proszę! Ja jestem jeszcze dzieckiem! Nieprawda! Czemu ja muszę na wakacjach myć szyby? No myj, bo się najadłeś, musisz pół godziny odczekać! No ale to nie są fajne wakacje! Kurde, mógłby mi już do tego lecą! Co ty z tym robisz? W ogóle to nie są wakacje! Boże, co tu się dzieje? Ty weź mopa! To jest do zmywania? Tak! Teraz tak! On nigdy nie zmywał podłogi! Jak on ma umyć? Jakie podłogi? Zmywaj basen! Basen ma zmywać? Tak, bo to jest... Dobrze! To nie ma sensu! To nie ma sensu! Dobra, panowie! Możemy w coś pograć chociaż, pani Woźno! Chodźmy na piłkę może! Na piłkę, porzucajmy coś! Właśnie! Siatkę, ja już nie chcę nic zmywać! Mikołaj Krawczyk został podtrzymany z pięknych kawałków! Pani cały czas te głupie fakty mówi z tej głupiej gazety! Gdzie mi dotykasz? Dobra, w takim razie, skoro się naprawdę źle bawicie, czego się nie spodziewałam, przygotowując tyle atrakcji! Takie atrakcje! Co mnie obrzydza! Macie wielki pasek, te smrodliwe knoje! Chodźmy zagrać w siatkówkę! Tak! Siatkówka! Proszę! Jest! Lecimy! Weź tamtę ze sobą! Handel? No bierz! Po co mi ten handel? Grzesiu, ja bym pograł na przykład w siatkówkę, w jakąś piłkę. No coś, tak. Żeby się poruszać. No tak. Sam jesteś, że się tak rozpychasz. Tylko do siatki. O Jezu, jest. Faktycznie. Będziemy grać w siatę. Tak. Specjalnie dofinansowane przez samego mnie. Mnie jako kobietę. I teraz tak. A gdzie jest piłka do siatki? No właśnie. Jak to? Siatka? Siatka? Ale no to, i piłka. Ale to nie jest, taka siatka. To jest kamień. No, a teraz patrzcie. Ups. I sprzątamy śmieci. Siatkóweczka. Co? Do siatki. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, ale ci drugie. To już jest najgłupsza zabawa. To są najgorsze wakacje. Kto chce kebaba? Ja chcę. Podoba mi się ta gra. Podoba mi się ta gra. Dobrze. Ja się podoba. Yes. Teraz lepiej nam idzie. Butelka wody. A, bo wygrywam z tobą. Wygrywam z tobą. Ja też chcę, ja chcę! Nie, teraz ja mam! Gdzie ona rzuci, śmiecia? O, puszkę! Macie! Dobrze! Nie. O nie! Lecieć! Ty masz chorą nogę! Dobra, pani Woźno, jest ręka! A teraz czas odbić, panowie, tą naszą piłkę! Nie podchodź! Co z wami nie tak? Wsiadę pokrać, gdzie nie odbić, nie popatrz! Dobra, pani Woźno, to ja muszę sobie zagrać. Dobra, to ścinam, uwaga! Nie, pani nie łapie, bo tak, tak, no graj, k***a, co się patrzysz? Dobrze! No 1-0, tragedia, no! Oła. Dupę z kamienia masz chyba! Dobrze! A! Oła, mój palec, pani Boże! Nie tak szynada, łap to! O Jezu! Ja chcę do mamy już! Nie, koniec tej zabawy! Zaliczyliśmy siatkówkę, a widzę, że się dobrze ma, chociaż ty jeszcze zasługujesz na jednego śmiecia masz. Dzięki, kochany. No czemu? To teraz on wygrywa. A teraz ty to weź, bo nic nie zrobiłeś. Chodźcie na koszykówkę! Zapraszam! Ja lubię koszykówkę, nie bardzo wiem, zawsze. Nie wiem, co ale idziemy. No, no pani mi kazała nosić to. Idź na kosza, no! Jezu, to w tamtą stronę jest! Tam! No, w takim razie chodźcie, zobaczcie! Nasz najnowszy Jezu, nabytek. Nareszcie. Potrzymaj. Ale rurą, pani, czym mamy rzucać? Jak to? Tu poczekajcie, pani... dziecko wezmę szybko. O kurde, proszę. Bo! Jezu, ile kpiniec. O Boże! I urodziła pani tu przypadek. To jest jajko pani Woźnej. Jest, można rzucać. Bardzo dobrze. Wygrywam. Bardzo dobrze. Sam jesteście z kolegą. Bo wakacje mają potencjał. Podaj, sam jesteście z kolegą. Nie, nie no podam. Podaj mu nie... O Jezu. Sam jesteście z kolegą, no! Podawać! Ale to trzeba rzucać! Podawać! Ale to kosz jeszcze rzuca! Ale tam jest moimi! Zarąbiście! Bardzo dobrze, panowie! W takim razie... Piłki się nie kopią od kosza, pani zrobiła! Ciebie kopnę zaraz, dziecko! Porzucać te ślepe takie! Siup, jakbyście mieli piłkę! Raz! To jest głupie! Dobra, obok, nie trafiłeś! Dobrze, dawaj! Było blisko! Następny! No, dawaj, dawaj! Oła! Lecisz! Ała! Jezu, blisko tam spadło! Wypadasz! Nie ma! Zwalona! Dobra! Czas na kokardę!
Będzikowska. Będziciorska? Tak. A, to jest taka ładna. A nie, no tak, tak. A gdzie ta górniak? To jest... Tam mamy kokardy, chłopaki! Będziemy się bawić! Kokardy, jest! No tak. Ja już nie! Kokardy! Tak! Tak. Bierzcie moje rzeczy, śmieci, wszystko! A te hantle będę mógł odstawić gdzieś? Bo nie chcę na kokardach jeść. Oczywiście, weź to ze sobą i chodź, jeszcze dokończymy kosz. Ale jak mamy grać z tymi rzeczami? Właśnie. To jest niedorzeczne! Rzuć za trzy tymi śmieciami, a to mi oddaj! No rzuć za trzy! Hop! To było za trzy? A będzie zbierał potem? To było za cztery! Nadprogramowy punkt! Czekaj, bo jemu coś się stało. No dobra, brzucham. Ja, nie! Brzucham, boli od salce są! Ja już nie chcę tych wakacji z panią Woźną! To są najgorsze wakacje ever! A która to? To prawda. No pani jest Woźną najgorszą na świecie! Ja! Domagamy się chociaż jednej atrakcji, po której nie ma odruchu wymiotnego, nie muszę nigdzie dźwigać, bólu! Nic zbierać bólu, tak. Dupy. Dobra, go tak karty, serio! Go karty! Muszę was przeprosić, dlatego że do tego czasu zachowywałem się dosyć... Nie, to nie wiadomo jak właściwie, no o to chodzi. No, więc musimy pójść na kokardy wszyscy, żeby tam wynagrodzić to wszystko. Trochę przesadziłam, głupio jestem, bo jest dosyć rano i wcześnie. Ucieszcie się, turecki pan. Patelia, dobrze, pan wiejski. Chodźcie, co? Stary, ale będziemy jeździć w końcu coś fajnego, nareszcie. Jest! Ale zabawa. Nie, to jest jakby to w ogóle element na to. Odwróćcie się, bo niespodziankę. Dobra. To się zaczyna bardzo źle. Stary, mi się wydaje, że ona po prostu kupiła nam bilety na karty i zaraz zabierze nas autem, pojedziemy, będziemy mieli tor. Nie! Chyba pani oszalała! Jest dobra, tylko trochę dziwnie chodzi ostatnio! Ktoś wsiada? No wsiadajcie, chłopaki, kokardy! To są te kokardy! O matko jedyna, jakie to głośne! Wsiadaj, torby mi potrzymasz, synek! Jezu, już mi ubrudził kokarta! Dobra, ty se tam w trakcie rób co trzeba. O Jezu! Jezu gnoju! Jezu. Cierpliwość mi siada przez was! Przepraszam. Możesz być większy? Ile ty masz lat? 100 kilo. Widać było, faktycznie ma rację. O! To, czekaj! Halo! Halo! Co pani robi? Sprawdzam jak pusto tam u ciebie jest w głowie. No muszą ci tam nogi wywal... Dobra, teraz tak. Masz! Jak w bobsleju! Szup. I wygrywamy ten koł! Nie lepiej nie stawaj! Przecież to jest bardzo niebezpieczne! Dobra, szatę zostawię, krzyżowki ci tam, bo szkoda ich zgubić. Gotowy? Pani z tego będzie szybko wstała? Kokardy czas zacząć, tak? To nie za szybko, bo ja się boję. O Jezu! Polacy! Ała! Dupa mnie boli! My to lecimy! Wyj, dawaj! Wypadło! Jezus Maria, będziesz w zębach to... Matko! 100 kilo! Czystej taczki tu jest chyba! O Jezu! Lecimy! Ała! Lecimy, dawaj, wyj to! Mamy wszystkie chwasty wyciągnąć! Ała! Jak tego karty? Koniec go kartą! Jak nie? Nie! Pani Woźno, ja już będę grzeczny! Teraz to z powrotem, jeszcze jedno kółeczko! Ja chcę do szkoły się... Pam! Ja posprzątany tam? Nic nie... Skończyłam! Pani Woźno, ja chcę do szkoły już, ja chcę... Odważy tyle, ile czterech dzieciaków normalnie! Stary, tego karty to było najgorsze, co było jakaś potak, stary, prawie się wywróciłeś! Nie skrytuj, nawet się wolałem w łokcie, a tak mnie boli! Halo, przepraszam, czy wy sami tu jesteście? Panowie! Co ona robi? To jest przecież krem do opalania, a pani... Masz! Idź się wypchać tym, zjedz całe, jak ci się coś stanie, to ja ci nie dawałam. Pani jest obrzydliwa, no... All nutrition, bym powiedział. O Jezu, koniec. Zaraz! Przestań! Koniec! Co koniec? Co ty robisz? Co koniec? Masz telefon? Mamo, ja wracam. Nie wytrzymam z tą psychopatką. Ja jestem psychopatką, a co jaja robisz? Grzesiu, może nas zabrać, może ciebie też zabrać. Nie, ja nie mogę jechać stąd, no stary, przecież... Jego mi nie zabierzesz, on zawsze... Dobra, ja chcę jechać z tobą! Jesteśmy podobni nawet, zobacz na koszulę w ogóle. Nieźle, co? Nie, ja już nie wytrzymuję. Wiktor, nie uciekaj, nie, stary! Mama, już idę. Nie. Dobra, mama, nie zależało mi na nim tak jak na tobie, ty piękna. No, to weź, bo to twoje i idziemy leżakować, to zostawię. Leżakować? Tak jest! Czyli opalać się? Tak, nie przejmuj się niczym, chodźmy! A krem do opalania, pani... Ale przydać się, pan Boże. No, winokronka. Ale ja tego nie chcę jeść. Ale musisz, idziemy, chodź! Boże, jaki gęsty las!
Wygląda, jakby można było kogoś zakopać i nikt by nie znalazł przez 5 lat. O matko, ale leżaczki fajne dzisiaj. Jakie to leżaczki? Przecież to są trumny! Jakie trumny? Przestań! Kurde, narzeka cały dzień po prostu. Co ty? Na ziemi! Na trumnie? Na ziemi! Gotowy jesteś? Do wybrania? Tak, ale... To są leżaki. Bardzo nowoczesne. Czerwony, zielony, pomarańczowy. To jest niebieski. Czy ja mówię ci, że z polskiego dobra nie było? Niebieski, fioletowy, czerwony, no lecisz, wybierz sobie jeden. Ale to co to jest? To jest solarium? Co to jest? No będzie solarium, jak tam wejdziesz i cię... O fu! Przecież to... Ja się chyba spełtam. Ja tu nie wejdę, nie ma szans. Dobra, pamiętaj jednak, wejdziesz do środka, bo to jest takie ekskluzywne spa. Robisz tak. Git. Czemu? Przygotuj się, spróbuj. Fantastycznie, dawaj koszulę. Ła. I do środka. Solarium, bez wyjścia. To jest obrzydliwe solarium. Co ja mam ci powiedzieć? Ła. Po co stopy i krewli nie wchodzić? Robaki tu są. No właśnie. Ale to śmierdzi, pani woźną. Dobra, już gotowy? Tak. Fantastycznie, przepraszam, się kartki pomyliły tylko. O! Proszę uprzejmie, tu spoczywa Mr. B. Proszę uprzejmie, tego już on nie istnieje, ten też nie. No, dobra, leż! A ja idę przejść się tak naprawdę. Nikt tu nie widzi. No już dłużej tu nie będę leżał. Przecież tu już minęły ze 3-4 godziny. O matko. Co? Co ciemna jest ta baba? Wredna. Cały brudny jestem w ziemi. Tam jest. Tam jest ten babsztyl. Dobra. Teraz pora się zemścić. Tym kremem nasmaruję jej dupsko tak, że popamiętam je do końca życia. Ach, Boże, ile sprzątania na tych domkach na drzewie jest. Proszę bardzo, klej, silikon, wszystko. Co ty robisz? Teraz to jest, słodka. O Jezu, dziecko, o mat... Proszę, zemdlała ze stresu, ze strachu. Tak jest! Zwycięstwo! Widzowie, koniecznie zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich odcinków. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!